Na Puls Dnia zaprasza Ewelina Dernoga. Jest wtorek, 16 sierpnia, minęła właśnie godzina 21. To oznacza, że czas na podsumowanie dnia w wieczorze WTK. Zobaczmy, czym dzisiaj żył Poznań i Wielkopolska. Śnięte ryby w kilku miejscach w Wielkopolsce. Przychodzi nawędkować, to wieczorem to ten smród. Rzut ścieków. Szamp wyrzucany poniżej tamy. Potrzeba czasu na to, żeby te próby zostały przebadane. Na Nerze powstała już druga zapora. Na tą chwilę możemy mówić o około 400 kg ryb wyciągniętych z rzeki Ner na odcinku w województwie wielkopolskim. Strażacy podsumowali bilans nocnych nawałnic w regionie. Najbardziej dramatycznie było na terenie zachodniej Wielkopolski oraz południowej Wielkopolski. To był bardzo pracowity weekend dla inspektorów ochrony środowiska w Wielkopolsce, bo choć oczy Polaków skierowane są teraz na Odrę i tony wyciąganych z niej martwych ryb, to śnięte ryby zaczęły być odkrywane także w naszym regionie. Od soboty Ner, potem Czarna Woda, a wczoraj Jezioro Średzkie i Wełna na Rogoźnie. Co się dzieje? Tak jak w przypadku Odry, i tu przyczyny śmierci ryb na razie nie są znane. Upał doskwiera, ale zostaje brodzenie w piasku. Mieszkańcy Środy Wielkopolski na miejskim kąpielisku przy zbiorniku retencyjnym nazywanym Średzkim Jeziorem zastali taśmę i czerwoną flagę. Przychodzi nawędkować, to wieczorem to ten smród. O wędkowaniu to już w ogóle nie ma mowy. Od wczoraj służby miejskie usunęły ze zbiornika kilkadziesiąt kilogramów śniętych ryb. Ten produkt musi zostać zutylizowany, ale mówimy tutaj o kilkudziesięciu kilogramach. Również zostało wyłączone kąpielisko, co jest jak najbardziej zasadne do momentu pozyskania wyników pobranych próbek. Wstępnie możemy stwierdzić, że w próbie pobranej z Jeziora Średzkiego poziom tlenu był na poziomie niewykraczającym poza normę. Jednak mieszkańcy, spoglądając na niski stan wody zbiornika i na to, co do niego wpływa i wypływa, właśnie z obecną aurą wiążą śnięcie ryb w Jeziorze Średzkim. Nie pierwszy raz zresztą latem. Temperatura wody, mała woda. Czym ta rybka ma oddychać? Naokoło są gospodarstwa, jezioro robili, wiedzieli, że są gospodarstwa. Mogą być różne przypadki. Ryby giną o tej porze każdego roku, plus zrzut ścieków z szamp wyrzucany poniżej tamy i biologicznie ginie cała Moskawa aż do ujścia, a na końcu się okazuje, że to są mała szkodliwość czynu. Mieszkańcy twierdzą, że już dwa lata temu zgłaszali problem, nikt nim wtedy się nie zajmował. Po sytuacji na Odrze teraz i tu jest alert, pytanie, czym się skończy. Te próby zostały przekazane do Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ. Potrzeba czasu na to, żeby te próby zostały przebadane. Nie ma także na razie wyników próbek wody z Neru, a to o tej rzece poza Odrą było najgłośniej w czasie weekendu. W sobotę wojewoda łódzki poinformował o znalezieniu 200 kg śniętych ryb. Po nim wojewoda wielkopolski zwołał sztab dla omówienia sytuacji w powiecie kolskim, gdzie właśnie po przekroczeniu granicy Wielkopolski i Łódzkiego Ner uchodzi do warty. Dane zostały takie rekomendacje dla mieszkańców, szczególnie powiatu kolskiego, ażeby nie kąpali się w rzece, żeby nie czerpali wody i nie poili zwierząt. Dziś wojewoda rozmawiał z władzami koła, sam oglądał Ner, a w szczególności zaporę w Żuchowie, którą w weekend, by wyłapać truchła, założyli strażacy. Na tą chwilę możemy mówić o około 400 kg ryb wyciągniętych z rzeki Ner na odcinku w województwie wielkopolskim, czyli ten kilkunastokilometrowy odcinek do granicy z województwem łódzkim i do ujścia z rzeką Wartą. Na tą chwilę na miejscu wojewoda odebrał raporty od wszystkich służb, które działają tam na miejscu. Teraz podlega ta rzeka stałemu monitoringowi. Ta zapora nadal jest aktywna i pozostaje na miejscu. A Wody Polskie stawiają dzisiaj dodatkowo drugą. Jednak wędkarze z koła, z którymi udało się nam dzisiaj skontaktować, a którzy nie chcieli wypowiadać się przed kamerą, twierdzą, że śnięte ryby w Nerze były już przez nich widziane dokładnie tydzień temu. Zgłosili to Straży Rybackiej. Jest to okręg Straży Rybackiej w Sieradzu, więc odpowiednikiem jest wojewoda łódzki. Więc owszem, jak otrzymał taką informację od przedstawicieli Straży Rybackiej z okręgu Sieradza, to na pewno tą informację bezwłocznie również przekazał do nas. My tą informację uzyskaliśmy na końcu ubiegłego tygodnia. Ale to nie
koniec alertów związanych ze śniętymi rybami w Wielkopolsce. Dzisiaj pojawiła się informacja o śniętych rybach na wełnie w Rogoźnie. Wyciągnięto z samego koryta rzeki około kilku kilogramów. Możemy mówić tutaj o cyfrze, jeżeli chodzi o masę tych ryb, które zostały wyciągnięte, na pewno poniżej 10 kilo. Zostały wczoraj również pobrane próbki z rzeki przez odpowiednie instytucje. Rzecznik wojewody zapewnia, że sprawdzono wełnę pomiędzy Rogoźnem a Obornikami i tylko przy Rogoźnie znaleziono martwe ryby. Starosta obornicki apeluje jednak, by z wełny teraz nie korzystać. Krzysztof Czub, Puls Dnia. Jak widzieliśmy, śnięte ryby są także w wielkopolskich akwenach, w rzekach Wełnie i Nerze oraz w Jeziorze Średzkim. Niestety na co dzień traktujemy jeziora i rzeki wokół nas bardzo źle. O tym mówił dziś gość wieczoru WTK Sebastian Staśkiewicz z Fundacji Ratuj Ryby. My codziennie tworzymy i robimy o wiele większą katastrofę, proszę sobie wyobrazić, niż to, co widzimy w tej chwili nad rzeką Odrą. Na Mazurach hektolitry płynów, hektolitry ścieków, które zmagazynowali turyści, jest spuszczanych bezpośrednio do jezior. W ekomarinie na palcach jednej ręki można policzyć, a jak policzymy turystów, to są setki tysięcy. Co się dzieje nad Wartą, co się dzieje nad innymi rzekami. Zmieniamy teraz temat. 3000 zł to kwota, o jaką można ubiegać się w ramach dodatku węglowego. Dziś powinno ruszyć przyjmowanie wniosków. Pojawia się jednak problem. Brakuje oficjalnego wzoru wniosku, jaki należy wypełnić, aby otrzymać dofinansowanie do węgla. Sprawie przyjrzał się nasz reporter Błażej Filipiak. Błażeju, w jaki sposób zatem ubiegać się teraz o dodatek węglowy? Sprawa jest skomplikowana i zawiła, bowiem ustawodawca nie przewidział i nie uchwalił, nie wydał rozporządzenia pokazujące wzór wniosku, który muszą wypełnić osoby ubiegające się o dodatek węglowy. Tutaj warto zaznaczyć, że Sejm spieszył się z uchwałą ustanowieniem tej uchwały, bowiem już 5 sierpnia Sejm przegłosował projekt ustawy, a w miniony czwartek prezydent podpisał tą ustawę, wprowadzając ją w życie. I to dzisiaj przypadał termin, kiedy to mieszkańcy mogą po raz pierwszy pierwszego dnia tak naprawdę składać wnioski o dodatek węglowy, czyli 3000 zł. Jednak Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie wydało rozporządzenia z właśnie projektem wniosku i z rozporządzeniem nadającym moc samorządom na respektowanie takich wniosków i wypłatę świadczeń, bo to właśnie samorządy będą to robić, urzędy miast i gmin. No i tak naprawdę samorządy teraz rozkładają ręce, bo ludzie przychodzą wypełniać te wnioski, chcą dodatkowe pieniądze na ogrzewanie, na węgiel, no i nie mają co z tym zrobić. Dziennikarze RMF FM dopytywali rzecznika resortu klimatu i środowiska, kiedy to rozporządzenie będzie jako pełne rozporządzenie, ustanowione rozporządzenie, a nie jedynie projekt. Ten odparł jasno, że tak naprawdę nie wie i może to być w ciągu kilku dni. Mieszkańcy, obywatele mogą składać wniosek o dofinansowanie 3000 zł tak zwanego dodatku węglowego, czyli dofinansowania na gospodarstwa domowe zasilane węglem, peletem czy brykietem. I te wnioski można wypełniać do ostatniego dnia listopada. Ma to być spora ulga dla obywateli zasilających swoje domy właśnie węglem, bowiem tak jak sprawdziłem kilka minut temu, ceny węgla wzrosły od 800-1000 zł jeszcze rok temu, a teraz tona węgla kosztuje nawet 3000 zł. I te wszystkie informacje dotyczące dodatku węglowego, ale także związanych z nim komplikacji przygotował dla Państwa Błażej Filipiak. Serdecznie, Błażeju, dziękuję za Twoją relację. Ponad 100 interwencji Straży Pożarnej w Wielkopolsce to efekt burz, które przeszły wczoraj nad krajem. Tymczasem prognozy pokazują, że na tym nie koniec. Nad naszym regionem zbierają się kolejne burzowe chmury, a o skutkach dotychczasowych burz i wichur mówiła młodsza brygadier Lucyna Rudzińska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Najbardziej dramatycznie było na terenie zachodniej Wielkopolski oraz południowej Wielkopolski, czyli tutaj możemy przede wszystkim wymienić teren powiatu międzychodzkiego oraz nowotomyskiego, także oszczesowskiego, kępińskiego, konińskiego. Te powiaty tutaj miały największą ilość zdarzeń, natomiast nie na szczęście odbyło się bez osób poszkodowanych. Tutaj możemy powiedzieć, że było szczęście. Ponad 100 zdarzeń zostało odnotowanych w związku z przechodzącymi burzami i wiatrołomami. Większość z tych zdarzeń związana była przede wszystkim z usuwaniem powalonych drzew, które między innymi blokowały przejazdy na jezdniach, powalonymi gałęziami, wiszącymi gałęziami zagrażającymi życiu, a także kilkanaście zdarzeń było związanych z urwanymi i uszkodzonymi dachami domów mieszkalnych i gospodarczych. Oglądają Państwo podsumowanie wydarzeń dnia na antenie telewizji WTK. Co jeszcze przed nami? Od dziś zwężenie na Starołęckiej. One powodują konieczność zawężenia przekroju ulicy Starołęckiej, a co za tym idzie wdrożenia ruchu wahadłowego. Kiedy pojedziemy wiaduktem nad Lechicką? Robimy wszystko, by ten wiadukt drogowy nad Lechicką był dostępny dla kierowców jak najszybciej. Pomoc humanitarna dla mieszkańców partnerskiego miasta. Raczej tutaj będzie porządkują, może takie małe zbliżenia. Są ludzie też nisko uposażani, którzy też nie mają możliwości, nie mają dokąd przede wszystkim pojechać. Leki, to była żywność, to była odzież, no wszystkie rzeczy, które wcześniej wyspecyfikowała nam strona ukraińska. Rosyjskie rakiety minionej nocy znów spadły na Charków. Milionowe miasto jest cieniem aglomeracji sprzed wojny. Charków to miasto partnerskie Poznania. Nie brakuje odważnych poznaniaków, którzy pomimo ryzyka niosą pomoc mieszkańcom tego zaprzyjaźnionego miasta. A ta pomoc jest teraz pilnie potrzebna, jeśli wziąć pod uwagę, jak Charków wygląda i jak egzystują w nim ludzie, którzy nie mają dokąd uciec. Krzysztof Czub. Przyjechaliśmy z Charkowa, to nasz pierwszy dom, ale już od lat mieszkamy w Poznaniu i to dla nas drugi dom. Wiemy, że to jest miasto partnerskie i chcieliśmy w taki sposób uczcić tą przyjaźń pomiędzy miastami. Nadia Pedan pochodzi z Charkowa. Zazwyczaj zamawiałam bar się ukraiński, no bo to coś takiego znanego. Niedawno w Poznaniu założyła bar z ukraińską kuchnią. Pracują w nim uchodźcy z jej rodzinnego miasta, z którego musieli uciekać również jej rodzice. Sama poszła w inny pokój, no i tak się ułożyło, że właśnie ta kuchnia na jej bazie była zniszczona i na szczęście w niej nie było nikogo z ludzi, ale tylko, że jakby wszystko, ściany, okno, wszystko było zniesione, na szczęście oni byli w innym pokoju. Nie ma dnia, by Nadia nie wspominała piękna Charkowa. Poznań bardzo jej rodzinne miasto przypomina. Jest to bardzo podobne miasto i jest bardzo... No to znaczy, że pamiętam. Jak jego pamiętam? Pamiętam takie bardzo nowoczesne, dlatego że jest bardzo młode, dużo tam jest uczelni. Jest to terroryzm. Żeby nastraszyć ludzi, żeby nikt nie chciał tutaj wrócić ani żyć. Z milionowej aglomeracji pozostało niestety miasto widmo, szczególnie jeśli chodzi o jego wschodnie dzielnice. Jesteśmy na wschodniej części Charkowa. Najbliżej Rosjan, jakieś 30 km stąd. I oni ostrzeliwują wschodnią część Charkowa. Tak to wygląda. Strach. Właściwie terroryzm psychiczny, który jakby wynika nas z tych ostrzałów. Jest przerażający, po prostu wszyscy są uciekli, nikogo tutaj nie ma. W mieście w lipcu był poznaniak Jacek Polewski, który zasłynął z pomocy piekarzowi w Buczy na początku wojny. Mieszkałem w bloku 20 czy 30 piętrowym, w którym paliły się 2-3 światełka, a reszta uciekła. No nie ma się co dziwić, bo w ciągu nocy na przykład jest alarm bombowy nagle. Dzisiejszej nocy Rosjanie ostrzelali rakietami aż 5 dzielnic Charkowa. Polewski podkreśla, że na nim najbardziej przygnębiające wrażenie zrobiły zbombardowane szkoły. Tutaj uderzyła pierwsza rakieta. Da, pierwsza rakieta. Pori. No, gołębie latają. Tutaj dzieci. Czekają, żeby szkołę im otworzyć. Chodźcie szkoły? Chodźcie szkoły? Da?
Wszystko, co się udało uratować z tej szkoły, to są, widzicie, zgromadzone książki, ubrania, jakieś akcesoria. Zniszczenia tutaj sięgają bardzo wysokiego procentu. Kiedyś to była dzielnica, która zamieszkiwała około 600 tysięcy ludzi. Do Charkowa z pomocą znów pojechał poznaniak Marcin Staniewski. Też widzimy też za mną stację metra. Dokładnie pod mieszka od 24 lutego około kilkaset do kilka tysięcy ludzi, którzy tam w takich warunkach bardzo lub skrajnie trudnych mieszka. Tym, którzy zostali, przeważnie osobom starszym, administracja Charkowa dostarcza żywność, wodę i leki. W mieście jest prąd, ale już wiadomo, że nie będzie ogrzewania. Marcin Staniewski planuje organizowanie comiesięcznej pomocy dla Charkowian. To są ludzie też nisko uposażani, którzy też nie mają możliwości, nie mają dokąd przede wszystkim pojechać. Władze Poznania, który w Charkowie jest upamiętniony w nazwie kina, zapewniają, że o mieście partnerskim w pilnej potrzebie nie zapominają. Organizowaliśmy w tym czasie już 6 transportów z pomocą humanitarną dla Charkowa przy udziale różnych podmiotów, organizacji, pana marszałka, też Caritasu i wszystkim przy udziale też poznańskich firm, mieszkańców. 7 jest przygotowany. Zastępca prezydenta Poznania zaznacza, że władze naszego miasta będą chciały pomóc w odbudowie Charkowa. Na razie jednak trzeba systematycznej pomocy, by ocalić egzystencję Charkowian. Idzie zima, okres zimowy, to szczególnie ciężki będzie okres. Krzysztof Czub, Puls Dnia. Kierowcy jadący ulicą Starołęcką nie będą mieli łatwo. Dzisiaj rozpoczął się tam remont, a to oznacza kolejne utrudnienia. Tymczasem w innym miejscu, choć prace prawie się zakończyły, to przejechać wciąż nie można. Chodzi tu o wiadukt Lechicka na Ramowicka. Poznańskie inwestycje miejskie zapewniają, że pozostało już niewiele do zrobienia. Konkretna data otwarcia wiaduktu dla kierowców jednak nie padła. Jakub Szustakowski. Ten widok od dzisiaj towarzyszy kolejnemu miejscu w Poznaniu. Tym razem chodzi o ulicę Starołęcką w pobliżu skrzyżowania z ulicą Bystrą. Pierwszy etap dotyczy realizacji przecisku przed ulicą Bystrą, jadąc od strony przejazdu kolejowego. To oznacza, że od dzisiaj przejeżdżający tam muszą mierzyć się chociażby z ruchem wahadłowym i ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę. Pasy zostały zwężone, światła przy Bystrej wyłączone, a ruch sterowany jest ręcznie. Tak, jak najbardziej. Tutaj to sama Starołęka to jest katorga, także tym bardziej jeszcze teraz to na pewno jest ciężko. Fatalnie. Ja co drugi dzień dojeżdżam do Poznania, więc szkoda nerwów po prostu. Jak informuje miejski inżynier ruchu, ten etap remontu zakończy się w tym tygodniu. Zwężenia w tamtym regionie jednak nie znikną całkowicie, bo prace zostały rozłożone na kilka etapów. Mają potrwać do 15 października. Kolejny etap, on już zapewne we wrześniu się rozpocznie, to związany z przebudową przystanku tramwajowego. I te prace będą już powodowały czasowe konieczności wdrożenia znowu ruchu wahadłowego. Tymczasem w innym miejscu, choć prace prawie się skończyły, to przejechać nadal nie można. Chodzi o wiadukt Lechicka na Ramowicka. Nim kierowcy jeszcze nie mogą przejechać, choć w maju obiekt przeszedł testy obciążeniowe, a pod koniec lipca powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego wydał zgodę na jego użytkowanie. Robimy wszystko, by ten wiadukt drogowy nad Lechicką był dostępny dla kierowców jak najszybciej. Paulina Nowicka z Poznańskich Inwestycji Miejskich tłumaczy, że choć wiadukt jest prawie gotowy, to wciąż wymaga pewnych prac. Ten ostatni czas to na przykład przeglądy techniczne, podczas których na przykład wykazano konieczność dokonania napraw drobnych usterek, na przykład wymiany płytek chodnikowych. No i też jeszcze kwestia sygnalizacji świetlnej. Konkretna data, kiedy kierowcy będą mogli przejechać wiaduktem, jednak nie padła. Zniknęły za to utrudnienia na Dębcu. W weekend zakończył się remont przejazdu kolejowego w ciągu ulicy 28 czerwca 1956 roku, gdzie wymieniana była nawierzchnia. Jakub Szustakowski, Puls Dnia. Chwilę grozy podczas wycieczki w góry. Zapalił się autokar, którym podróżowały dzieci z Wielkopolski. Więcej o tej sprawie piszemy na naszym portalu wtk.pl.
O zdarzeniu donosi portal LK.pl. Dziś przy wjeździe do Karpacza zapalił się autokar, którym podróżowały dzieci z Wielkopolski, a dokładnie z gminy Bojanowo w powiecie rawickim. Okazało się, że ogień pojawił się w komorze silnika. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowca natychmiast, gdy zauważył dym, zatrzymał pojazd, a pasażerowie wysiedli z autokaru. Strażacy ugasili ogień, jednak autokar nie nadawał się do dalszej jazdy. Organizator wycieczki podstawił nowy pojazd. A więcej o tej sprawie piszemy na naszym portalu wtk.pl. Tam także inne ważne i ciekawe informacje z Poznania i z regionu. Fala upałów utrzyma się w naszym kraju aż do piątku, a jak będzie pogoda wyglądała w szczegółach, o tym już teraz Agnieszka Wolicka. Dobry wieczór Państwu, czas na pogodowe informacje. Przed nami jeszcze kilka upalnych dni, chociaż słońca będzie coraz mniej. Jutro jeszcze słoneczny dzień w Poznaniu, po południu i wieczorem wzrost zachmurzenia, ale przed nami noc z temperaturą 18 stopni powyżej zera, dzień z temperaturą 32 stopni powyżej zera. No i tak jak wspomniałam, po południu wzrost zachmurzenia, ale do południa te 32 stopnie w cieniu, a zatem w słońcu wartości odczuwalne będą jeszcze o kilka stopni wyższe. Wzrost zachmurzenia utrzyma się w kolejnych dniach. No i tak na naszych termometrach w czwartek pochmurne niebo, ale 31 stopni w najcieplejszym momencie dnia. W piątek pojawią się chmury, opady deszczu, możliwe lokalne burze i pogodowa zmiana. W piątek od 22 do 30 stopni, w sobotę zdecydowanie chłodniej od 18 do 24 stopni powyżej zera. Dominuje duże i całkowite zachmurzenie i takie po sobocie będą jeszcze kolejne dni. Ja zapraszam Państwa po więcej informacji do pełnych odsłon serwisu Meteo. Za to spotkanie już dziękuję i do zobaczenia. Wieczór WTK powoli dobiega końca. Ja w imieniu swoim i całego zespołu dziękuję Państwu za obecność. Jutro przywita Państwa Paula Borowska. Tymczasem ja już się z Państwem żegnam, życząc dobrej i spokojnej nocy. Do zobaczenia.